Idźmy w takim razie teraz na siłownię i zaplanujmy trening dla Piotra. Chętnie. No i za nami 7 tydzień. Masa ciała wciąż spada, już powoli, nie tak szybko jak na początku, czyli wszystko zgodnie z planem. Na dzień dzisiejszy ta masa ciała już wynosi poniżej 107 kg, czyli mamy ponad 13 kg w 7 tygodni. Myślę, że naprawdę to jest dobry efekt. Teraz dokładamy też aktywność fizyczną, trochę zwiększymy treningi siłowe. I dzisiaj chciałam Was zaprosić na trening z Adamem Ambroziakiem. Adam zrobił dokładny wywiad z Piotrem i na tej podstawie zaplanował trening. Zobaczcie w dzisiejszym filmiku, jak powinien wyglądać prawidłowy trening z trenerem personalnym. Tak jak ktoś sugerował w komentarzach, że przecież trener personalny to jest tylko od liczenia powtórzeń i od wyłudzania pieniędzy. No to jeżeli macie takie doświadczenia z trenerami, no to mi przykro. Ja wiele lat spędziłam na sali treningu personalnego i poznałam naprawdę dobrych, świetnych specjalistów od treningów personalnych. No a że w każdej branży znajdziecie lepszych i gorszych specjalistów, no to cóż, no tak bywa. Nie spodziewajcie się, że na treningu zobaczycie już przerzucanie żelastwa, bo oczywiście do tego dążymy, ale pierwszy trening wyglądał zupełnie inaczej. Zresztą zobaczcie sami. No dobra, cześć Adam, słuchaj, widzimy się po latach, można powiedzieć, kiedyś razem do szkoły chodziliśmy, właściwie na studia. Kawał czasu temu to było. A dzisiaj jesteśmy w miejscu, gdzie Ty jesteś, można powiedzieć, profesorem i Ty wykładasz, czyli na siłowni. Jezu, jak mi się podoba, to ująłeś. To było piękne, naprawdę. Jak w kapuerze też. Będzie to? Będzie. Możesz sobie wyciąć. To było piękne. Więc podczas pierwszej lekcji to na pewno musimy porozmawiać, o co chodzi, bo musisz wiedzieć, czego ja gdzieś tam oczekuję, też pewnie jakieś takie pytanie. Więc czego chciałbyś się dowiedzieć? Ja bym przede wszystkim chciał się dowiedzieć, co Ty chciałbyś ze sobą zrobić, co ja mogę jako trener dla Ciebie zrobić. Najpierw, czego Ty potrzebujesz? Jaki masz pomysł? No właśnie, pomysł na siebie. Przede wszystkim chciałbym też, bo tak, jestem teraz na keto, jestem teraz na diecie, zrzuciłem już w sumie 12 kg. Bez ćwiczeń? Bez ćwiczeń, to leci dalej, będzie leciało dalej. To będzie leciało na pewno dalej. Nie chciałbym po tym wszystkim wyglądać jak guma Orbit, wiesz, w płatku z rączkami i nóżkami. Ja rozmawiam, że lek Haribo. Lek Haribo, no dokładnie, więc chciałbym tak, raz jakoś tam siłę wzmocnić, jakoś też, jak to się mówi, no może nie wyżej, jeśli nie celuję tutaj Herosa z Avengersów, ale żeby jakoś, no ta sylwetka wyglądała estetycznie właśnie i... No i przede wszystkim zdrowie, tak? Żeby wzmocnić może na przykład kolana, też bym miał z nimi problem przez to, że długi czas jestem masę taką śmigałem gdzieś tam z plecami. Na przykład jak długo stoję, to też w odcinku lepiej mogę. Nie wiem, czy to jest możliwe, bo wielu lekarzy mi mówiło, że to jest niemożliwe, ale mam na przykład pogłębioną lordozę i kifozę tego słowa, jest tak bardziej wygięty w OS. No i oni mówili, że to już tak jest, już niestety tak pan umrze z tym. Pytanie, czy są jakieś ćwiczenia, które też mogą na przykład bardziej gdzieś te proste plecy. Znaczy inaczej, hiperlordoza jest to rzecz, która może się pojawić na jakimś tam etapie życia, ale nie jest to też nieodwracalne. W wielu przypadkach, prawda? Czasem tak, a czasem nie, ale często to wynika jakby z siedzącego trybu życia. Jest to głębsza anatomia troszeczkę, ale to nie może być tym pokierowane tak samo jak hiperlordozami, więc poprzez odpowiednio ułożony program treningowy, akcesoria, które dopasujemy, będziemy w stanie coś z tym zrobić, a przynajmniej na pewno wpłynąć tak na Twoje ciało, że nie będzie to Ci dokuczało, a jednocześnie Ci usprawnić, nie? Więc no, ja też się spotkałem w trakcie swojej kariery wielokrotnie z przypadkami, że lekarze zabraniali komuś chodzić na siłownię, że absolutnie nie można robić treningu na siłowni, a potem tacy ludzie przychodzili do mnie. Ja mówię, dobrze, sprawdzimy. Po 3 miesiącach okazuje się, że nic się nie dzieje, wręcz przeciwnie, robimy wszystko, co tak naprawdę przewidziałem i nie ma z tego tytułu żadnych nieprzyjemności. Więc lekarze chyba bardziej wychodzą z założenia, że wolą dmuchać trochę na zimne, albo jak nie do końca wiem coś, jak działa, to może zapobiegawczo powiem, żeby ktoś czegoś nie robił. Prawda jest też taka, że od czasów, jakby się u mnie powstały, trening bardzo mocno poszedł do przodu. Nie? Teraz już nie ograniczamy się tylko do robienia sylwetki, pompowania buły, czy nie wiem, pompowania klaty. Idziemy wszyscy bardziej w kierunku czegoś, co nazywamy treningiem medycznym, treningiem funkcjonalnym. Bardziej nam zależy na tym, żeby ludzi usprawniać, a w mojego treningu ja poprzez jakby usprawnianie buduję tą sylwetkę. Więc to jest taka mała idea. Więc bardzo dobrze, że wspominasz mi o tym, co Ci dolega, to jest bardzo istotne. To, co bym chciał jeszcze się dowiedzieć, ile Ty masz
czasu przewidzianego na trening w tygodniu, gdybyś chciał razem to robić. Powiedz mi coś o swojej pracy, jak pracujesz, jak wygląda twój dzień, o której stajesz, o której chodzisz spać. Jeżeli chodzi o dzień, to też gdzieś tam razem z Darią tutaj unormowaliśmy ten cykl dobowy. Tak? Więc ja się kładę koło 22-23 max, wstaję 5-6, czasem 7, w zależności od tego, jak tam wieczorem dłużej siedziałem. Więc raczej taki, prawda, nocny tryb spania i dzienny tryb pracy w tym momencie mam. W pracy siedzę dużo. Dużo siedzącej gdzieś tam pracy jest, ale też trochę jest, no bo jak chodzimy, nagrywamy, no to nie jest tak, że prawda, codziennie od prawda, rana do wieczora siedzę przed komputerem. No to tak to też nie wygląda. Myślę, że jak chodziłem na siłownię, gdzieś tam czasami się wybierałem, to zazwyczaj jak zrobiłem jakieś ćwiczenia, które gdzieś tam, wiadomo, kumple gdzieś tam z mężczyzny sobie pościągali, i dalej, to tak wyglądały te ćwiczenia na siłowni, to zazwyczaj około 2 godzin to chyba trwało. Przestraszam. To dużo jest. Ale te 2 godziny razem z kardio, bo to zawsze robiliśmy tak, że na końcu jeszcze to bieżnia powiedzmy była, to mniej więcej tak to wychodziło, ale myślę, że spokojnie 2-3 razy w tygodniu po 2 godziny jestem w stanie gospodarować. Ja bym też absolutnie nie sugerował ci więcej. Myślę, że 3 jednostki w tygodniu to jest maksimum, jak możesz zrobić. 2 to jest super, 3 to już jest idealne. Chciałbym jeszcze basen, to też lubię basen. No to absolutnie basen będzie dobrym rozwiązaniem jako odskocznia od siłowni. Basen też cię pani rozciągnie, więc absolutnie tak. No dobrze, 2-3 razy w tygodniu, a o jakiej porze byś to trenować? Za dnia bardziej, wiesz, może jakoś w środku dnia jako taki przerywnik. Super, świetnie. Rano mógłbym sobie na przykład śpiewać na basen, żeby się tak prawda rozbudzić dobrze, gdzieś tam na przykład w środku dnia, jeśli to ma sens oczywiście. Oczywiście, jak najbardziej. Znaczy ja osobiście bardzo lubię trenować w środku dnia, z kilku przyczyn, dlatego właśnie, że jest to odskocznia od mojej pracy, gdzie oprócz tego, że mam wiadomo fizycznie, to też jednak mentalnie skupiam się na tych ludziach, co oni robią, bo muszę ich pilnować. Więc trening fizyczny dla mnie będzie takim lekkim odpoczynkiem. Plus drugi jest taki, że siłownia środkowa jest pusta, praktycznie nikogo nie ma. Więc cały sprzęt jest do twojej dyspozycji, można zrobić naprawdę bardzo fajny trening. Nikt ci nie będzie przeszkadzał, zawracał gitary, więc dla mnie idealnie. Super. Trzeba było zmienić miejsce, bo pan na bieżni zaczął nas zagłuszać, jak jakaś maszyna służąca, prasa albo coś tego. Okej, więc mówiłeś, że trening w środku dnia jest dobry, wtedy można się oderwać trochę od pracy gdzieś tam swojej też. Podejrzewam, że też jest lepszy ze względu na chociażby cykl dobowy, tak? Nie ćwiczę przed snem, więc tak, nie mogę iść spać. No, rano o tej porze dnia masz największy pik, jeśli chodzi o twoje możliwości, prawda? Jeśli chodzi o energię. Nie jest to robione tak, jak zazwyczaj ludzi robią to na koniec pracy, kiedy już wszyscy jesteśmy wymęczeni i potem jeszcze idą dojeżdżać na tej siłowni, więc super, mało ludzi może sobie pozwolić na taki komfort, który trenowałem w środku dnia. Ja osobiście bardzo lubię i zdecydowanie polecam, więc jak tak możesz, to super. Jakby to nawet miało sens, bo zobacz, wcześniej po basenie gdzieś tam, który mnie powiedzmy obudzi, a jednocześnie nie wypompuje, mogę sobie na przykład pisać jakieś rzeczy, scenariusze i tak dalej, to wtedy też jest dobry czas, 10-11, to mózg bardzo dobrze pracuje, więc wtedy można sobie takie właśnie umysłową pracę zaserwować. A po siłowni, jak mamy tę część wieczorną, kiedy nagrywamy, wtedy jest też ta energia, która na pewno będzie... Tak, będziesz jeszcze pobudzony, jeśli będzie trochę pływanie się przez to resztę dnia, nie? No więc właśnie. Więc optymalnie. Więc optymalnie byłoby, mówię, że chcesz 3 razy w tygodniu z internetu, nie? No tak. To zawsze pamiętaj o tym, żeby zachować tę kontynuację, jeden dzień treningowy, jeden dzień przerwy, tak żeby ciało miało czas na zregenerowanie się. Więcej nie ma sensu tego robić, ponieważ jeżeli twoje ciało jest powyżej pół roku od przerwy od jakichkolwiek ćwiczeń, chyba nie trenowałeś nigdy wcześniej długo oborował, no to ten bodziec będzie tak na początku na tyle silny, że mocny stres metaboliczny i będzie potrzebował tego czasu po prostu na regenerację. Nie? Więc jeden dzień treningu, jeden dzień przerwy będzie jak najbardziej optymalny do tego, żeby osiągnąć pierwszy efekt. Więcej nie trzeba. Tyle wystarczy. Co już mi powiedziałeś o tym, co cię boli, powiedziałeś mi, jak twój dzień wygląda. Mówiliśmy w ogóle, że wcześniej chodziłeś troszkę na siłę, nie? To były takie zryby bardziej, wiesz, na zasadzie. Kupowałem karnet i właściwie cieszyła się siłownia, bo sprzęt był nieużywany, a karnet sobie leciał. Przez pół roku miałem z karnetem 3-4 razy. A, no to faktycznie to nie dużo. Bardzo myślę, że możemy pominąć tę kwestię i uznać, że nie była na siłowni. No dobra, a tylko moje pytanie, czy mimo wszystko jakieś podstawy techniczne ćwiczeń znasz? Nie sądzę. Być może trochę na sztandze Daria mi pokazywała, jak na ławce wyciskać prawda, proste łopatki, te sprawy i tak dalej. Natomiast nie sądzę, żebym miał jakiekolwiek w ogóle podstawy i prawdopodobnie większość ćwiczeń, które gdzieś wykonywałem źle. No chociażby te kolana, o których ci mówiłem. Przesiady ze sztangą, to zawsze było tak, że mnie potem te kolana bolały.
Ja raz, że miałem kontuzję w nich, nie wiem dokładnie nawet co tam się stało. No właśnie, płot, jakieś urazy przybyte, to jest bardzo istotna sprawa. Urazy, to było tak, że oczywiście nie rozgrzany gdzieś tam na piłce w wieku 32 lat, tak, gdzieś tam biegniesz, no i nagle po prostu no właśnie jakiś taki dźwięk i później kolano cię boli, puchnie woda, się zbiera i tak dalej. Taki rwący, piekący ból gdzieś tam wewnątrz w kolanie. Mm-hmm. Myślałem, że może łokotki tam jakoś pouszkadzałem, albo jakieś zerwane, te, jak się nazywają, wiązadła, które tam są. Ale powiem ci, że to samo gdzieś tam przechodziło i normalnie jestem w stanie chodzić, tak jak nie mam tego, więc nie sądzę, żeby to był jakiś taki uraz stały. Dobra. Pewnie jakieś po prostu przeciążenie tego. Jakiekolwiek inne urazy, kiedykolwiek coś doznałeś poważnego? Nie. Okej, oprócz tego. Mam teraz palec tylko jakoś skręcony, więc nie wiem, czy coś będziemy w stanie, ale myślę, że jakoś tak to ogarniemy, żeby było. Tak, myślę, że powinienem spokojnie, żeby to działało. Czyli tak, mówisz, że problem z kolanem lekko, lędźwia. Lędźwia, jak stoję. Jak stoisz? Czuję już tutaj taki ból gdzieś tam. Teraz może mniej, jak zrzuciłem trochę masy, ale jak gdzieś tam w tym piku, to jest to 20 km, to stojąc pół godziny, to już po prostu potrafiłem jakoś je złożyć, także musiałem się pochylać też w takiej pozycji gdzieś tam trzymać. No bo po prostu się rozkierował na te mięśnie właśnie. No dobra, no to mam już taki w miarę obszerny ten wywiad na temat wszystkiego, okay, wiem co ci dolega, wiem jak wygląda twoja praca, to już jakiś tworzy obraz tego, z czym mogą być problemy, co mniej więcej jest słabe, nad tym trzeba popracować, ale zanim i tak przejdziemy do ćwiczeń, bo to jest akurat ostatnia rzecz, to chciałbym na ciebie popatrzeć, chciałbym przeprowadzić kilka testów funkcjonalnych, tak żebym zobaczył, czy to, czy mi się potwierdza i żeby to stworzyło taki pełny już obraz tego, nad czym mamy pracować. I dopiero po zrobieniu tego przejdziemy do obrania sobie strategii, jeśli chodzi o dobór odpowiednich ćwiczeń, tak żeby to wszystko dla ciebie działało, żebyś sobie ćwiczył bezpiecznie, jeśli nie uszkodził. I to jest moim zdaniem piękne podejście, moi drodzy. Sprawdzamy najpierw, a nie dajemy leki na przypał i patrzymy, co działa. I gotowy plan treningowy. No, jest pan na to uczulony, jaka szkoda. To często wygląda, niestety, zwłaszcza u nas w kraju. Dobra, okej, no to bierzemy się do roboty i tyle. Lecimy. I teraz ustawi się tak, żebyś nie patrzył w lustro. Najlepszą tu jest lustro, tu jest lustro. To tam, przodem tam tą stronę. Zdaj sobie naszą prość swojej biodra. Czy jest stopy równowego ustawione? Patrzcie na te uda. Dobrze, okej. Bardzo istotna jest na etapie początkowym ewaluacja naszego pacjenta, po to, żebyśmy nie zaszkodzili mu, żebyśmy zobaczyli w ogóle jak jego ciało upada, prawda? Tutaj już możemy patrzeć, że rzepka troszeczkę jest bardziej skierowana na zewnątrz, tutaj z tej strony, pomimo tego, że stoi on przecież równo. Weź troszeczkę tą stopę. Nie chwilmy się, tak? Nie lubisz to, rozluźmy, tak? Nie? Więc on stoi dalej nad prostami, więc to powinno tak samo przebiegać. On jest lekko zrotowana na zewnątrz, więc to. Może nawet jakieś takie ciągnięcie w rzepce, przedstawiłeś nawet. Ja myślę, że to nawet jest coś na trochę zbyt przepostowanych nogach, stąd też może tak się ciągnąć. Ale to też może wskazywać na to, że z tej strony mamy już jakiś problem, więc na to też trzeba będzie zwrócić uwagę w ramach takiego prehabu, jako wstępu do ćwiczeń, zanim w ogóle cokolwiek zaczniemy robić. Stój sobie prosto, masz pewnie. No idealnie byłoby, gdyby w ogóle Piotrek się rozebrał do samych gaci, ale jako, że jesteśmy w klubie fitness, nie zawsze mamy możliwość pracy w ten sposób z pacjentem, przynajmniej ja lubię tak na człowieka spojrzeć, żeby wiedzieć, co w nim siedzi. Żeby dobrze możemy to zrobić za drzwiami. Tak, więc na razie musimy wstawić po prostu to, co widzę, patrzeć siebie na ludzi, nie? Absolutnie. Więc oglądam sobie Piotrka z przodu, obejrzę go sobie także z boku. I tutaj możemy od razu sobie stwierdzić, że on ma bardzo mocno przeciążone te mięśnie czworogłowe, ponieważ mocno wypyla go do przodu. Co nam także każe sądzić o tym, że mięśnie tylnej części łód są osłabione. Znaczy to jest jakby rzecz popularna u ludzi, którzy mają bardzo siedzący tryb życia. Te mięśnie zostają w dosyć sporym rozciągnięciu przez długi czas. Mięśnie się do tego przyzwyczaja, więc on po prostu słabnie. No i to się nam tutaj potwierdza, patrząc na to, jak ty stoisz, więc na pewno już wiemy, że tu musimy troszeczkę cię rozluźnić, porozciągać, zanim w ogóle przejdziemy do ćwiczeń, a tutaj musimy zacząć cię wzmacniać, tak? I w tym momencie wyrównamy ten dysbalans między przednią częścią a tylną, no i być może to nam spowoduje, że zejdzie ci ten ból kolan, który gdzieś tam się może pojawić, nie? Ok, patrzę ciebie cały czas, ręce luźno. Ok, druga rzecz, która się często pojawia u osób, które prowadzą przyzwyczajony tryb życia, to są zamknięte barki do środka, prawda? Wszystko, co robimy w ten sposób, praca na laptopie, telefony, mięsień pozostaje w bardzo długim skróceniu, przyzwyczaja się do tego, traktuje jako normalna sytuacja, no i po prostu mamy te okrągłe plecy, co też nam każe sądzić, że tutaj jest problem i trzeba by to też zacząć troszeczkę rozluźniać.
Okej, żeby było tak. No naturalnie powinniśmy to. Tutaj nie masz jakiejś miary tej lordozy przesądzonej, tak jak dziwny lekarz, ale to wygląda całkiem fajnie. Głowa lekko wychylona do przodu, zamiast nie, mogłaby się tutaj powiedzieć. Okej, ale to też powoduje tym, że tutaj mamy stopienie, tutaj mamy mocno ściągnięte. To tu sobie cały czas tak, jak mówię, jeszcze Ciebie obejrzy z tyłu. Sprawdzimy sobie kąty dolne łopatek. Tutaj przebiegamy z sobą. Włożymy sobie ręce na koce. Ok, złącz teraz stopy. Złączyć. Złączyć stopy. Okay. I teraz poprosiłbym o na wyprostowanych nogach, żeby zrobić skłon do przodu. W sensie w ten sposób? Tak jest. No i teraz sprawdzamy sobie, czy tutaj długość nam się zgadza, czy też jest jakiś problem. Możesz podjechać z kamerą, zobaczyć. Zostań. Od razu widzimy, co jest skrócone, co jest wydłużone. Wiemy, po której stronie też może być problem, na czym trzeba pracować, nie? I wróć sobie. Oj, coś nie miałam ostrości. No i przejdź. Okej, okay, dobrze. To są takie pierwsze rzeczy. Teraz tak, wykonałem sobie test przysiadu. A drugą część tego treningu zobaczycie w kolejnym vlogu. Serdecznie zapraszam, oczywiście nie zapomnijcie subskrybować tego kanału. I cóż, do zobaczenia i mam nadzieję, że cały czas trzymacie kciuki za Piotrka.